Siema, czy jest taka akcja, że jestem na terenie bazy MPS, tej paliwowej, co byłem latem, ale dzisiaj to muszę się dostać zupełnie z drugiej strony. Jest tam schron do kierowania strzelnicą dla samolotów. Jak się uda, dzisiaj go pokażę. Widzę, że są ślady, a więc ktoś tutaj tędy chodzi. Pamiętacie na pewno z lata, jak tutaj byłem, co pokazywałem tą całą bazę. To teraz też tak tutaj przejdę. Tylko w sumie dzisiaj nie wiem, czy tak bardziej na widoku chcę być. Śladów samochodów nie widać, czyli tutaj jako tako patrole chyba nie dojeżdżają. No ale lepiej dmuchać na zimne. Myślę, że ten samolot będzie mi przeszkadzał dzisiaj. Pierwsze jakieś instalacje. Myślałem, że drabinka coś schodzi na dół, ale nie, wybrute wszystko. Że jak się uda, to pokażę ten schron i ten wał strzelnicy samolotów. A tutaj nie wiem, do czego to służyło. Do tankowania samolotów. Mogłoby być. Tak, i tutaj są zegary. Dokładnie. Tam kolejne do tankowania. Tutaj mamy budynek zamknięty, ale już ktoś był ciekawy i wybił szybę. Widać, że coś tutaj wjeżdżało na szynach. Nie chcę, żeby jakoś tam nie wiadomo, ile film zajmował. Jak będzie coś ciekawszego, to będę się włączał. Tutaj napotkałem obiekt. Ale on był niedostępny, z tego co pamiętam. Chyba, że się coś zmieniło. O, są kłódki, chyba rampa kolejowa. Tutaj jak widać tory. I biegły tam do bramy wjazdowej. Słyszałem, że ten teren jest monitorowany znowu. Trochę przypał by był, jakbym dał się tutaj zaskoczyć, powiedzmy. Drzewa szumią i tak czasami słychać, jakby pracował silnik samochodu. Tutaj za tą górką jest zbiornik. Tutaj widać ten zbiornik. A zaraz obok niego jest kolejny, jest otwarty. Ja do niego wejdę i pokażę, co jest wewnątrz. Jestem koło tego zbiornika. Widać, że też ktoś niedawno tutaj był. Ślady.
zejścia. Muszę zobaczyć, jak te schody wyglądają. Czy można im zaufać? Póki co jest spoko. Dobra, jestem na dole. Czyli można dookoła obejść. O. Was otwarty. Tak się prezentuje. Czyli mamy zbiornik taki. Dobra, czyli można go obejść dookoła. Nic więcej ciekawego nie ma. Dlatego dzisiaj moim priorytetem, tak jak mówiłem, jest ten schron. Że jak będzie coś ciekawego, to się włączam. Żeby niepotrzebnie nie tracić czasu na pierdołę. Zobaczymy, co tutaj się chowa za schodami. O, teraz będę na przypałowym miejscu. Ale warto było wejść. A to jest ten zbiornik, w którym byłem. Tu jest kolejne. I za budynkiem jest kolejne. Kiedyś na zdjęciu satelitarnym właśnie widziałem to tutaj teraz, co patrzymy na to. Myślałem, że pociągi tutaj stoją, cysterny. Dobra, lecę dalej. Tu mam kolejny budynek, ale jest niedostępny. Ale zobaczymy sobie przez okienko. Nie, teren tutaj bardzo duży, żeby przejść. No zegary, też nie zegary, tylko pompy chyba tutaj jakieś były, czy coś takiego. Tłoczny. Ja muszę się udać najpierw do tego budynku, co ten dach tutaj właśnie widać. Tam są za nim dwa opuszczone, otwarte. Dalej jest wartownia niedostępna i za wartownią lasem muszę dojść do tego schronu do sterowania strzelnicą. Coś było robione przy tych budynkach, bo są zabite deskami, ale tam widać otwarte drzwi w tamtym. Potem będę musiał tam przez bramę iść i przez las. Będę przechodził najprawdopodobniej koło kojców dla psów. No i do tych budynków się włączę.
Przechodziłem teraz i spojrzałem przez tą bramę, tam dalej, tam coś stoi na pomarańczowych kogutach. Nie wiem, co to jest. I nie wiem, czy się uda tam dostać, gdzie chciałem. Także nie wiem, czy mnie widzieli. Jak mnie widzieli, no to już będzie przypał. Nie chcę złapać ostrości. Kurde, nie wiem, co teraz robić. Bo trochę to mi plany pokrzyżowało. Ja muszę właśnie tutaj przez tą bramę się dostać. Iść prosto przez las, żeby ten schron zobaczyć. Właśnie tam zobaczę się, wychylę, czy jeszcze tam coś jest. Jest cały czas. Mruga kogut. Nie wiem, czy ryzykować teraz. Tutaj jest zniszczone ogrodzenie. I widać, że tędy właśnie ludzie wchodzili. Sobie chyba też zwiedzać. Bym musiał iść wzdłuż tego ogrodzenia. I przejść na tamtą stronę za tym laskiem. Wtedy bym się dostał tam, gdzie chcę. Jak coś wykombinuję, to się włączę. A jak już tutaj jestem, daleko powiem, że nie jest blisko. Jak już tutaj właśnie dotarłem, to chciałem zobaczyć to i pokazać. Udało mi się przejść tam za ten drugi płot. Tutaj widzę, że las jest taki bardziej rzadki. Może tędy uda mi się dostać. Tam, gdzie chcę. Tutaj tędy bym musiał iść. No ale... Jest dosyć duży kawałek do przejścia tutaj lasem. Dobra. Próbuję. Dotrę się, włączam. Nie wiem, co to jest, ale napotkałem jakiś wał. Także się temu przyjrzę, bo to może być to. Obejdę go i się włączę. Za tym wałem z drugiej strony stoi samochód. Ale tutaj jakieś wejście znalazłem. Idę zobaczyć, co to jest. Dobrze, że śladów nie widać. Co mi się wydaje. To jest chyba ta sterownia. Zawalone drzewem, w
wszędzie dookoła z tyłu samochody. Ale udało mi się tutaj dotrzeć. Taka miejscówka. Muszę się po cichu wydostać teraz tutaj z tego lasu. W tym miejscu jeszcze nie byłem. Dostanę się na takie bardziej pozytywne miejsce, gdzie będę bezpieczny i się odezwę. Będę się wycofywał teraz do bramy, którą wszedłem w ogóle na ten teren, ale najpierw do tej całej bazy muszę się dostać tam. I tam to będę do wyjścia się kierował z drugiej strony torami. To jeszcze pokażę. Coś tam ciekawego jest. Cały czas mam takie uczucie, że ktoś mnie obserwuje. Tam ogólnie było psy słychać, ale nie spotkałem. Aha, tego końca nie mogłem spotkać, bo koniec jest tam, gdzie ten samochód świecił tymi pomarańczowymi światłami. Jeszcze jak tam będę tymi turami podążał, to się włączę i pokażę, co tam jest. Udało mi się przemknąć. Ten samochód stoi tam. I cały czas koguty ma włączone pomarańczowe, czyli to jest jakiś z obsługi tutaj chyba, tamtej części. Dobra, spadam, kieruję się do torów i pokażę z tamtej strony. Jeszcze na widoku nie będę chodził, chociaż i tak co mnie dziwi, to nie ma tutaj żadnych śladów samochodów. A patrole podejrzewam, że na piechotę tutaj nie łażą. Tylko jak już coś, to wjeżdżają przez tą główną bramę sobie tutaj samochody i objeżdżają. Jestem już na torach. Takie małe budki. Ogólnie to kartka to wisi. Instrukcja przeciwpożarowa dla kolejowego frontu zalewczego, nalewczego punktu przyjmowania. Numer. No dobra. Strefa zagrożenia wybuchem. Ale tutaj co? To samo będzie. Nie chcę się otworzyć. A te same takie są. Budka za budką, jak na dagu. Na terenie laboratorium było coś takiego. Te paczkomaty tak zostały nazwane, do zostawiania próbek. A tam widać te budynki. Jak zaczynałem tutaj film, to właśnie koło nich przechodziłem. Przed chwilą widziałem ślady. Nie wiem, jak świeże one są, ale ktoś z psem był. Ale nie wiem kiedy. Trafiłem na jakieś pomieszczenie jeszcze. O kurde. Jakieś urządzenia są. Koła zębate łańcuchy. I specyficzny zapach smaru. Dobra, kieruję się dalej.
stamtąd dobiegały głosy. Chwilę tutaj przeczekałem w tym budynku, ale są kolejne świeże ślady. Także kieruję się powoli do wyjścia. Ślady w tamtą stronę się kierują. Ja się pokieruję w tą stronę. To może ktoś zwiedza, a może jakiś patrol. Lepiej przypał nie zaliczyć. Bo dość fajny materiał dzisiaj będzie. Jeszcze zajrzę tam. Będę kończył. Tutaj mnie jeszcze te schody zaciekawiły. Do czego one tutaj prowadzą? A, takie zbiorniki jak tam, tylko że dwa. Tutaj już tędy na skróty koło tej budki przejdę. Jeszcze nie tak dawno teren był monitorowany cały. Były kamery, ale są pościągane. Podobno. Kilka zostało, ale to we wnętrzu jakichś budynków. W środku. I znowu zawory. Wszędzie zawory. No dobra, bez żadnego gadania będę kończył. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Trochę trzeba było pochodzić, żeby pokazać. Także jak się podobało, to wiadomo. Łapeczka, komentarz. Jeszcze muszę zajrzeć w jedno miejsce. Kotem tego budynku. Budynek chyba się okazał zbiornikiem, a nie budynkiem. Chociaż ma taki kształt zbiornikowy. Zamknięty jest. Pierwsze co mi się skojarzyło to jakieś płuczki. Dobra. To będzie na tyle. Do następnego urbeksiku. Na razie pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, hej.